Witam Państwa, jest godzina 18, zapraszam jak codziennie na codzienności. A teraz krótki reportaż z miejsca, gdzie się coś wydarzyło. Zapraszam na reportaż, który przygotował dla Was Wojciech Flis. Dzień dobry Państwu, jestem w niewielkiej miejscowości Tlach w województwie kujawsko-pomorskim. Chciałbym właśnie porozmawiać o kwietniu. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Co Pani sądzi o kwietniu? No wie Pan, kwiecień jak to kwiecień, to przeplata trochę zimy, trochę lata. Dziękuję bardzo. Teraz przenosimy się do studia. Dziękuję Ci Wojtku. A teraz wstrząsający materiał. Dotarła do nas informacja, że co roku z lodówek Polaków giną tysiące ton kiełbasy. Ten wstrząsający materiał dla studia codzienności przygotowała Julia Siekiera. Kradzież odnotowali wczoraj w mieszkaniu pani Zofii. Niech pani opowie, jak pani to stwierdziła. Proszę pani, ja wczoraj poszłam do sklepu i kupiła sobie kiełbasę i chleb. I włożyłam ją do lodówki. Jak Boga kocham, do lodówki włożyłam. I dzisiaj chcę szykować chleb i kiełbasę, a kiełbasy nie ma. Sama szpyrka została. Ale wie pani co? No na pewno te kiełbasy ukradli sąsiedzi z naprzeciwka. Oni ciągle kiełbasy żrą. I rano, i wieczór, i w obiad. A ja co na chleb położę? Dziękujemy pani. Takie przypadki nie są odosobnione. W 30% okazuje się, że zgłoszenia są fałszywe, ale pozostałe zostają niewyjaśnione. Proszę panią, ale czy ja tą kiełbasę odzyskam? Bo ja jestem głodna, ja rentę mało mamy, nie mam za co kupić. Niech pani coś zrobi, żeby ta kiełbasa do mnie wróciła. Dobrze, dziękujemy. Ale pani, na pewno pani mi ta kiełbasa odda? Dobrze, dziękuję. Dziękuję Ci, Julio. Tą niewyjaśnioną historią żegnam Państwa i zapraszam na jutro. A teraz sport i pogoda. Kurde, Zenek, ja się gdzieś pomyliłem. Weź jeszcze raz. Wczorajszy mecz Świdwia-Grochowiec zakończyłby się 6-3 dla Świdwa. Jednak został przerwany z powodu ulewy. Nie byłoby to dziwne, jednak stadion posiada zamykany dach, którego nie zamknięto z powodu właściwie nie wiadomo jakiego. Dzisiaj tylko tyle z informacji sportowych, a teraz pogoda. Dzień dobry, jutro będzie słońce albo nie. Może być deszcz i to z burzą, ale tego też nie jesteśmy pewni. Z pewnością jakaś pogoda będzie. Przewidujemy 23 stopnie. Te kwiatki też nie wiem, po co tutaj są, ale są ładne, więc niech wiszą. Dziękuję bardzo za uwagę.